Artur Andrus, żona i życie prywatne cenionego polskiego satyryka, owiane jest dozą tajemniczości. Możemy szukać i szukać, w żadnym z wywiadów człowiek orkiestra nie wyjawił mediom kulis swojej prywatności. Dlaczego? Artur Andrus, żona, nie pojawia się w mediach, mimo kilku dekad publicznej aktywności mężczyzny. Określenie człowiek orkiestra wydaje się w jego przypadku celnym opisem. Jest stałym bywalcem świata mediów i sztuki. Mimo różnych konwencji i rytuałów zawodowych umiejętnie łączy obie przestrzenie. Artur Andrus, żona, tajemnicą gwiazdy. Tak jak całe życie prywatne Andrusa kojarzymy głównie przez pryzmat dziennikarskiej misji w Polskim Radiu. Przez 23 lata realizował się jako radiowiec. Po dojściu PiS do władzy, nowy zarząd publicznej stacji postawił Andrusowi bywalcowi szkła kontaktowego w TVN24 ultimatum: odejdzie z popularnego szkiełka, znanego z ciętej krytyki PiS, albo pożegna się z radiem. Przyparty do muru komentator polskiej rzeczywistości nie ugiął się. Trójka straciła jedną ze swoich legend. Nie załamało to twórcy, który swój czas przeznaczył na inne twórczo-medialne inicjatywy. Możemy go zobaczyć inaczej na scenie kabaretowej. To z nim kojarzymy przerywniki, czyli krótkie scenki między występami kabaretów. Jego błysk, inteligencja i wyciąganie zadziwiająco celnych wniosków zaimponowały tysiącom widzów i słuchaczy. Nie zmienia to faktu, że o prywatności Andrusa nie dowiemy się praktycznie nic. Człowiek publiki potrafi od lat stawiać mur między życiem publicznym a prywatnym. Nie da się go sforsować w żadnym wywiadzie. A czemu nie opowiadasz o życiu prywatnym? Pytano go niegdyś na łamach dziennika. PL. Odpowiedź była zabójczo prosta w swej celności. Lub jak kto woli, celna w swej prostocie. Bo jest prywatne. Rozmawiam o tym z przyjaciółmi, jak wszyscy, ale czemu miałbym to sprzedawać? Mam robić sesje fotograficzne w domu. Dziwił się Artur Andrus. Twórca ma w swojej bogatej karierze znamienne singiel Blanki i Pacywki. W kontekście rodziny i życia prywatnego jest rzeczywistym przyznaniem się do poglądu na te sprawy. Czyś ty wybranka pankę, czyś ty dziewczynę z kina, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec punk, czyś ty małżonek z Chin, w życiu liczą się tylko żona, córka i syn, śpiewał Artur Andrus. W rozmowie z Głosem Wielkopolski potwierdzał, że dobro rodziny jest dla niego najważniejsze. Pod pojęciem rodzina nie rozumiem tylko mamy, taty, brata, siostry, żony czy syna. Chodzi mi o to, że świadomość bliskości ludzi jest bardzo ważna.
występujący w tekście Skinny Punk też są bardzo umowni. Pomyślałem sobie, że fajnie pokazać żony reprezentantów dwóch wrogich subkultur, które w sklepie na stoisku z wędelinami rozmawiają o swoich cudnych dzieciach, mówił. Wyraźny rozdział aktywności publicznej i prywatnej Andrusa jest godny uznania. W dobie wyścigu po kontrakty i reklamy gwiazdy odnoszą się najdrobniejszymi szczegółami swojej prywatności, wybierając drogę do sławy przez skandal. Jak widać, cenionemu satyrkowi taka postawa jest zupełnie obca.